Dzień dobry Państwu, nazywam się Marta Choleksa, jestem kierownikiem kursu dogopterapii organizowanym przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przez Zakład Pedagogiki i Terapii Zajęciowej. Proszę Państwa, jeden ze skandynawskich pisarzy, Knut Hamsun, w swojej książce Błogosławieństwo Ziemi powiedział o tym, że w psie znajdzie człowiek to, czego nie może znaleźć w ludziach. I to motto stało się inspiracją do powołania przez nas kursu. Kursu, gdzie pies staje się terapeutą. Jego rola w naszym życiu jest bardzo istotna. Daje nam bardzo dużo pozytywnych emocji, bezwarunkowej miłości, akceptacji, ale też obcowanie z psem wpływa także na naszą sferę poznawczą. My, porównując się z psem, możemy, pracując z dzieckiem niepełnosprawnym, szukać u niego noska, uszu, szukać pewnych różnic. My mamy rączki, pies ma łapki. Do tego wszystkiego jeszcze kwestia działań, takiego wychowania do odpowiedzialności za drugą istotę. Jeśli Państwo kochają psy, czują potrzebę też pomagania innym, zapraszam na ten kurs. Państwo będą mogli w trakcie tego kursu połączyć swoją pasję, miłość do zwierząt z miłością do pomagania ludziom.